Konsultant jest to osoba odpowiedzialna za kontakt z beneficjentami chcącymi uzyskać pomoc stowarzyszenia, wykorzystująca w tym celu dostępne środki komunikacji. Pełni bardzo istotną rolę, ponieważ jest to osoba pierwszego kontaktu, będąca niejako reprezentantem stowarzyszenia. Decyduje o tym, jakie dane powinien zebrać, aby móc udzielić pomocy beneficjentowi oraz jakie informacje będą niezbędne do rzetelnej i efektywnej pracy zespołu stowarzyszenia. Konsultant jest również osobą, która wnosi o kontakt z opiekunem rodziny na prośbę beneficjenta po uprzednim zweryfikowaniu powodu kontaktu. Konsultanci podczas obsługi czatu spotykają się z prośbami o kontakt ze specjalistą czy też udzielenie porady prawnej. Gdy zajdzie taka potrzeba, mogą oni przekierować beneficjenta do specjalisty w zależności od indywidualnych potrzeb, do psychologa, prawnika, doradcy zawodowego czy seksuologa. Zadaniem konsultantów jest również pomoc w wypełnieniu wniosku o przystąpienie do programu, w ramach którego beneficjentom udzielane jest wsparcie. Nie radzi, nie wyraża swoich opinii, aby do relacji z rozmówcą nie wprowadzać ani osobistych wątków, ani mogących wprowadzić w błąd. Osoba pełniąca rolę konsultanta w stowarzyszeniu powinna posiadać kompetencje interpersonalne oraz umiejętności porozumiewania się w sposób nieoceniający i niestygmatyzujący z beneficjentami lub ich rodzinami, niezależnie od tego, jakiego dopuścili się przewinienia. Wykazując wysoką kulturę osobistą, powinien on wykazywać się profesjonalizmem i starać się uzyskać rzetelne, prawdziwe oraz istotne informacje, gdyż to, w jaki sposób odbędzie się jego rozmowa z beneficjentem, ma bardzo istotny wpływ na przebieg współpracy pomiędzy beneficjentem a stowarzyszeniem. Konsultanci posiadają wiedzę z zakresu podstaw psychologii, prawa karnego oraz ochrony danych osobowych, która jest niezbędna do obsługi czatu.